Julka i Janek to jest nowa seria z wydawnictwa Zielona Sowa pod patronatem aktywnego czytania. Książki o prawdziwych dzieciach, ich prawdziwych emocjach i problemach. Bardzo bliskościowe, bardzo przyjaźnie pomagają dzieciom zrozumieć pewne sprawy i też rozwiązać pewne sprawy i wyjaśnić, skąd się biorą emocje i przede wszystkim, czego nie lubią. No bo właśnie, mamy dwa tytuły, Czego nie lubi złość i tutaj wiadomo, że będziemy rozmawiać o konkretnej emocji, a druga książka, Czego nie lubi burza. Kasia Keller tak przewrotnie trochę te tytuły powymyślała i jak się łatwo domyślić, tutaj przy tej burzy jest lęk, po prostu strach przed burzą. Ale może zacznijmy od złości, także odstawiam na chwilę Czego nie lubi burza. Od razu Wam też powiem, że wydawnictwo Zielona Sowa tak to sobie wymyśliło i widzę, że jest to, nazwijmy to, trend w książkach dla dzieci i to dla dzieci takich najmłodszych, które jeszcze potrzebują po prostu rozmawiać o emocjach i je nauczyć się je rozumieć, więc 3-4 lata to mniej więcej, nawet dwulatki niektóre będą zadowolone z tej książki, zwłaszcza o złości, ale z tyłu mamy informacje dla rodziców napisane przez psycholożkę. Także cała ta seria jest pod opieką, można powiedzieć, specjalistki i już Wam mówię, jak wygląda w środku i co tutaj się dzieje. Julka i Janek to jest rodzeństwo i my ich tutaj zastajemy. Zobaczcie, jakie piękne, proste, kolorowe ilustracje. Tekstu jest mniej więcej tyle, co w Jadzi Pętelce, więc mniej więcej wiadomo, do jakiej grupy wiekowej kierujemy te treści, ale dzieci są, tak jak tutaj widzicie, nawet na obrazkach nieco starsze niż Jadzia, więc super, bo to jest jakby taki trochę kolejny krok, takie wyjaśnienie, czego nie lubi na przykład złość. To jest taki trochę przewrotny pomysł, ale treść jest jak najbardziej prosta. Więc oni się tutaj bawią, każdy zajmuje się swoimi sprawami. Julka szykuje bal dla swoich lalek, więc jest tym zaabsorbowana. Janek buduje wieżę z klocków i oczywiście plan jest taki, jak to bywa przy budowaniu wieży z klocków, żeby ona była największa na świecie. Najwyższa w sensie. No i właśnie, zdarza się tak, znowu bardzo, bardzo klasycznie, co też ma wiele sensu, że Julka niechcący przewraca podczas, tak jak tutaj widzicie, tańca, przygotowań do tego balu, przewraca wieżę z klocków, którą zbudował Janek, no i Janek jest wkurzony. I to jest ta sytuacja, kiedy tak, rodzeństwo się kłóci, dziewczynka przeprosiła, powiedziała też, że niechcący, ale Janek już jest na tych wysokich emocjach i w tym danym momencie on nie jest zainteresowany jej przeprosinami, więc się obraża i tak, o, zobaczcie tutaj, nawet wybucha całkiem ostro i to jest ten moment, kiedy Julia ma łzy w oczach i jest jej bardzo smutno, no a Janek ma łzy w oczach, ale takie na maksa, totalnie po prostu. I co z tego, że nie chciałaś? Janek nie chciał słuchać tłumaczeń siostry. Mogłaś bardziej uważać. Czyli naprawdę klasyk. I teraz pytanie, czy dorosły w taką kłótnię powinien wchodzić, czy nie powinien wchodzić? I ja się cieszę, że tutaj w tej książce dorosły przyszedł, w tym wypadku jest to tatuś, pyta, co się dzieje i kolejny raz to, co pewnie znamy, jeśli chodzi o rodzeństwo i ogólnie kłócące się dzieci, to jego wina, każdy pokazuje palcem na drugą osobę, no bo z jednej strony jest Janek, który się czuje pokrzywdzony, wieża została zniszczona, z drugiej strony jest Julka, która trzymała się wszystkich zasad, no bo ona zrobiła to niechcący i przeprosiła, no ale Janek nie zareagował tak, jak ona by chciała, więc ta sytuacja jest taka trochę patowa i czasem potrzebna jest pomoc dorosłego. I tutaj mamy taką też trochę przewrotkę, bo to nie jest tak, że tato wchodzi, tłumaczy i tak dalej, tylko tato widzi, że już dwójka dzieci jest na tych wysokich emocjach, więc zaczyna budować wieżę. Tak po prostu, bez komentowania, bez opowiadania czegokolwiek, zaczyna budować wieżę i to jest sposób, żeby poczekać, aż dzieci trochę ochłoną i trochę się uspokoją i będą gotowe do tego, żeby porozmawiać o tym, co się stało. I oni tutaj żadnej wielkiej rozmowy nie przeprowadzają. Tutaj jest tak, że najpierw właśnie Julia dołącza do taty i zaczyna z nim budować, czyli naprawia szkodę, którą powiedzmy wyrządziła. I po chwili Janek, któremu też już ta złość przeszła, chociaż on tu jeszcze siedzi, a ta dwójka już pracuje, po chwili te
też na spokojnie zaczyna budować wieżę. I nie ma tutaj jakiejś takiej właśnie dużej rozmowy o emocji, i czyli ja już zakładam właśnie, że to jest książka dla nieco starszych dzieci niż na przykład dwulatki, które mniej więcej wiedzą, czym jest złość, bo ta książka jest takim zamysłem, żeby to było wyjście do dłuższej rozmowy. Nie, że tu jest wszystko wyjaśnione dzieciom, tylko że to jest wyjście. Natomiast jeżeli nie wiecie właśnie, jak wyjść i jak rozmawiać, po to jest ten tutaj z tyłu cały rozdział opracowany przez psycholożkę, żeby było wiadomo, jak reagować w takich sytuacjach. Ale nie powiedziałam Wam, czego nie lubi złość. Dzieci dochodzą do wniosku. Już wiem, czego nie lubi złość. Nie lubi zgody i współpracy, powiedział Janek. I nie lubi przeprosin, dodała Julka. I nie rozwijamy dalej tego tematu, ale to jest też takie super pomysłowe, żeby zostawić coś takiego, no bo tak naprawdę jak coś zrobimy i ta złość się pojawia, to przepraszamy. Ale w tej historii Janek nie chciał tych przeprosin, jak był w tej największej złości. Więc warto też porozmawiać o tym, jak i kiedy przepraszać. Bardzo fajny, prosty, tak jak wspomniałam, 15 razy klasyczny pomysł. I zaglądamy też szybko do burzy. Spoko, nie? I druga książka, Czego nie lubi burza. I tutaj dowiemy się, że robi się ciemno, coraz ciemniej na dworze. To już w tamtej książce nie występowała mama, to już występuje cała rodzinka. No i Janek jest tą osobą, która boi się burzy. I teraz mamy ten lęk, który jest bardzo wyraźny i uwzględniony przez rodziców. Nikt Jankowi nie mówi, tam nie ma się czego bać. Wręcz przeciwnie, tato widzi, że chłopczyk się boi i próbuje mu jakoś pomóc. Ale nie na zasadzie, że my tutaj, jak przeczytamy książkę, to nagle dziecko przestanie się bać burzy. Absolutnie nie. My tylko pokazujemy, czego ta burza nie lubi. I w tym wypadku są to, no, przytulasy, jest ta bliskość rodziców, jest też informacja, że burza niedługo minie. Więc nie, że nie ma się czego bać, tylko że trzeba jakoś to przetrwać. Rozumiemy Twój lęk, szanujemy Twój lęk, spróbujmy, pomożemy Ci po prostu przetrwać do końca burzy. I oni tutaj wymyślają różne rzeczy, grają w gry, jest właśnie to przytulanie. Nagle przez tą burzę właśnie też jest ciemno i mama wpada na fajny pomysł, no bo jak nagle zgasło światło, a Janek boi się burzy, no to w niczym nie pomaga. Natomiast mama wpadła na pomysł pewnej kolejnej już zabawy. Pobawimy się z burzą w fotografa, więc wszyscy się bawią. Oczywiście Julka też się w to wszystko angażuje i Janek też. I to jest trochę takie odciągnięcie uwagi dziecka od tego skupienia na lęku. To nie znaczy, powtarzam, że Janek przestał się bać tej burzy. Ona po prostu musiała minąć, a reszta rodziny chciała pomóc mu z tym lękiem sobie poradzić, czyli uszanować ten lęk. I tu z tyłu mamy też informacje od psycholożki, jak rozmawiać z dziećmi właśnie o tej emocji. Bardzo fajny początek, bardzo proste przykłady, tak jak widzicie. Obie akcje toczą się bardzo, bardzo, ja bym powiedziała, też przewidywalnie, ale zaskakujące było dla mnie właśnie to, że te emocje tutaj nie są jakoś tak bardzo, bardzo opisane i rozwinięte, jeśli chodzi o historię dla dzieci, że ta historia ma być wyjściem do dłuższej rozmowy, którą wspiera z kolei rozdział od psycholożki. Ciekawy, fajny pomysł.